Maryszolkiewicz, Indekejcz.pl. Znajdujemy się we Wrocławiu, tuż po oficjalnej ceremonii ważenia przed Gala Fan 26, a jest z nami jeden z bohaterów, Marcin Zonti. Zontek, witam serdecznie. Witam wszystkich. Rozmawiałem z Rafałem, powiedział, że ma coś takiego, że na niego wszyscy robią przygotowania życia. Jak Kuba na mediatreningu powiedział, że ty ważysz 95 kilo, to nie uwierzyłem. Byłem świecie przekonany, że po prostu we Wrocławiu chcesz już się z nami pożegnać, a tutaj chyba się nic takiego nie zapowiada. Czy ja się chcę z wami pożegnać? Zapowiada się, to już jest ostatnia moja walka. A czy szykowałem się na Kijanę? No absolutnie się nie szykowałem. Kto by to nie był, bo nie wiadomo nigdy do końca, z kim się zawalczy. Ja się szykowałem na maksa, bo wiedziałem, że to jest już moja ostatnia walka w mojej karierze i chcę jak najlepiej na tej walce wypaść. I to wszystko, nie to, żeby się na kogoś szykować. Nie ma takiej, nie. Raczej ja nie jestem takim typem, żeby się na kogoś tam mocno szykować, żeby kogoś tam mocno nienawidzieć i tak dalej, i tak dalej. A tak jak powiedziałeś, no nie, głupio by było przed swoją publicznością w tej walce pożegnane dać słabą walkę, więc jak ocenił byś te przygotowania, porównując je do poprzednich? No były naprawdę, powiem, że ciężkie były, ale jakoś strasznie tego nie odczułem. Wiedziałem, że muszę się bardzo dobrze przygotować do walki, bo mam młodego, mocnego chłopaka, więc nie było żadnych dla mnie ustępstw, tak, w treningu. Zrobiłem jak nigdy, można powiedzieć, 4 wyjazdy na sparingi z chłopakami w Polsce, co też nie zdarzało się to. No i tyle. Ciężko pracowałem i mam nadzieję, że jutro pokażemy to w klatce. Jesteś zadowolony z tych przygotowań, ze swojej formy i z tego, jak to wszystko przebiegało? Tak, jestem zadowolony bardzo, żona zadowolona jest, zero jakichś takich spin, stresów, tak jak przed każdą walką, tak jak ona wczoraj mówiła, że te przygotowania były naprawdę pod kątem takich emocji negatywnych, to naprawdę rewelacja, tak, było naprawdę, no, wyśmienicie, powiem, nie wiem, może na koniec kariery każdego zawodnika tak się dzieje, że jest tak wszystko fajnie i wyśmienicie, no. W moim przypadku naprawdę, no, rewelacja. No, Antek Chmielewski z kibicami w Londynie pokazał się w genialnej dyspozycji, jedna z najlepszych jego walk. Myślisz, że to tak, że ten syndrom właśnie tego końca może właśnie tak wyglądać i że chciałbyś dać jutro walkę życia? Nie wiem, jak tam z Antkiem było, bo nie oglądałem walki. Słyszałem, że go tam gdzieś okiwali. Były kontrowersje. No, że były kontrowersje, nie oglądałem. A jeżeli chodzi o mnie, wiesz co, no może jest coś z tyłu głowy, że to ma być ostatnia walka i jest taki dodatkowy jakby motor do tego, żeby naprawdę fajnie się przygotować, żeby fajnie się pokazać w klatce. Myślę, że coś jest w tym, że idę na ostatnią walkę i naprawdę chciałbym jakoś fajnie pożegnać się z kibicami, z ludźmi, z którymi współpracowałem całe życie. Po prostu 40 lat minęło, jak zapowiadałem, będę bił się do 40 lat. Skończyłem w sierpniu 40 lat hucznie, dosyć hucznie pod kątem gościnnym, tak, bo ja alkoholu praktycznie nie wypiłem w te urodziny. Także skończyłem 40 lat i myślę, że pora rozejść się, odejść, pójść gdzieś tam swoją drogą. Oczywiście nie odsuwam się od sportu, bo myślę, że sport to jest całe moje życie. Będę na pewno w sporcie, ale już nie zawodowo i nie czynnie. Kuba powiedział bardzo fajną rzecz, że wyświechtany slogan, ale jednak młodość z doświadczeniem i tego lepiej nie można ująć w tym wypadku. No, Rafał zrobił show, 7 walk zwycięskich. Następnie, no, walce o pasem 1 to nie jest ujma przegrać, z Adamem Kowalskim również nie. No, ale doszło do jakiejś weryfikacji tych jego umiejętności, można powiedzieć. Widziałeś pewnie część tych walk, jeżeli nie w M1, to w Fenie. Na co ty najbardziej położyłeś nacisk w tych przygotowaniach? Czy nie szykowałeś się pod konkretne dobre lub słabe strony rywala, czy jednak? Widziałem wszystkie walki, akurat oglądałem nawet walkę w Ostrudzie. No i zapowiadali gdzieś tam komentatorzy, może nie pamiętam, środowisko, że porywczy, że to, że musi spokojniej, jeżeli chce coś tam zrobić. To jest jego sprawa, myślę, i to jest jego temperament, w jakim on walczy i jego głowa. Ja przygotowałem się pod to, że odpali i przygotowałem się też na to, że nie odpali, że będzie bił się mądrzej z głową, tak? Na obydwa warianty się przygotowaliśmy w 100%. Kwestia, czy dobrze, czy źle, no zobaczymy jutro.
O jedną rzecz chciałbym Ciebie zapytać, a nawet trochę poprosić. Czy bez względu na wynik jutro przyjdziesz do nas na ostatni wywiad w sportowej karierze? No tak, jeżeli będę mógł, to na pewno przyjdę. Tak, trzymam za słowo, jutro życzę powodzenia. Życzę, aby zdrowie dopisało i żebyś zawalczył tak jak tego oczekujesz, dali show po prostu kibicom. Tak jak to Rafałowi już się udało zrobić w Ostródzie z Adamem Kowalskim. Myślę, że będzie fajnie. Na koniec podziękowania, pozdrowienia dla kogo? Podziękowania dla wszystkich swoich sponsorów, dla rodziny, dla kumpli treningowych, dla chłopaków, do których pojechałem posparować. Wszyscy sponsorzy na koszulce pokazuję, bo nawet nie pamiętam wszystkich. Wszystkim dziękuję, wszystkim przychylnym kibicom, no i przede wszystkim też dziękuję moim kibicom, którzy wiernie za mną jeżdżą już od bodajże myślę chyba 4 lat. Także bardzo jestem im wdzięczny, bardzo im dziękuję i jutro zapraszam ich na moją ostatnią walkę. Kibicujcie, będzie mi to potrzebne, dam z siebie wszystko. Tak jest, więc zapraszałem przed telewizory, no bo już wiemy, że hala we Wrocławiu będzie pełna. Zresztą jak zawsze tutaj jeszcze raz dziękuję bardzo i do jutra. Do jutra, do zobaczenia.